Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. A dzisiaj filmik. Dzisiaj tutaj jestem na rabacie kwiatowej. Pokazuję Wam tutaj pięknie kwitnie werbena patagońska. Urosła bardzo wysoka. Motylków jest tutaj ogrom i pszczółek, ale dzisiaj nie o ogrodzie, można tak powiedzieć. Dzisiaj zrobimy sobie kolejny test pomidorów. Przyniosłam sobie tutaj pojemniczek, zerwiemy kolejne odmiany i zrobimy test smaków kolejnych odmian pomidorów. A dlatego dzisiaj, miał być w niedzielę, ale zrobimy go dzisiaj, dlatego że jutro wybieram się na wycieczkę. No i nie będę nagrywać filmiku na taką jednodniową wyprawę. No i kochani, zapraszam do obejrzenia kolejnego testu pomidorów. Wybierzemy znowu jakąś najfajniejszą odmianę. Jak na razie faworytem są dwie odmiany w tym sezonie. Odmiany o słodkich pomidorach, odmiana Sartre Lois i Chupa Chups. Mi osobiście bardzo zasmakowały. I kolorem, wyglądem są bardzo piękne i smakiem. Mięciuteńką skórką, po prostu pyszne pomidorki słodziutkie. A jeszcze przed testem pomidorów pokażę Wam tutaj różę, która mnie zaskoczyła. Ona w tamtym roku kwitła na biało, całkowicie miała białe kwiaty, a w tym roku ona jest przesadzona w inne miejsce i ma lekko różowe nakropienie na listkach. Oczywiście te róże już powolutku będą oblatywać kwiaty, ale zobaczcie, jak zmieniła kolor. Nie wiem dlaczego, może w ziemi coś jest takiego, że wybarwiła się na taki kolorek. Zobaczcie, dwukolorowa. A w tamtym roku była całkiem biała. No i kolejny pomidorek, powiem Wam, dziwny w smaku. On jest żółto-pomarańczowo-zielony, skórka, bo może tak to światło tutaj inaczej go pokazuje. Pomidorek malutki, ale powiem Wam, niezbyt dobry. No i skórka bardzo twarda, więc na pewno w przyszłym roku go u mnie nie będzie. Nie jest dobry. Teraz pomidorek w paski, żółto-zielony. Co mogę o tym pomidorku powiedzieć? To jest bardzo plenny. Z czego widać, ile tutaj jest właśnie tych pomidorków? Bardzo plenny, cały czas owocuje. W środku jest zielony. W smaku no, jest dobry, ale nie jest jakiś wyjątkowo dobry. Skórka leciutko twarda. Następna odmiana pomidorka, tym razem jest czerwony, w formie takiej sakiewki, przypomina mi wyglądem pomidora Red Pear. W środku wygląda tak, jest z mięciutką skórką, ale zwyczajny czerwony pomidorek. Nic nadzwyczajnego, po prostu czerwony, malinowy pomidor. No i kolejna odmiana i powiem Wam, jest to mój ulubieniec w tym sezonie. Karma Apricot, pomidorek z czerwono-żółtą skórką, ale w środku jest pomarańczowo-czerwony. Jest przepyszny, słodki, z cieniutką skórką. Polecam, bardzo dobry. No i kolejna odmiana i kolejny mój faworyt. Przepyszny, koktajlowy pomidorek. Jeśli ktoś z Was lubi słodkie pomidory, to jest przepyszny, słodziuteńki, z miękką skórką. Je się po prostu jak niebo w gębie. Przepyszny, żółty pomidorek. No a teraz mamy pomidorka żółty w zielone pasy. W środku jest zielony.
No i powiem Wam, nie będzie to już mój ulubieniec. Jest on kwaśny. Jeśli ktoś z Was lubi kwaśne pomidorki, no to Wam na pewno zasmakuje. Z miękką skórką, soczysty, bardzo dużo soku ma w środku, ale jest kwaśny. Teraz mamy japońskie serce. Jest to malinowy pomidorek w formie takiego serca. Czerwony, nie jest słodki i lekko twarda skórka. Tym razem różowy banan, podłużny pomidorek, taki można powiedzieć czerwono-różowy, bardzo słodziutki, lekko twarda skóreczka, ale smak jest wyjątkowy. No i kolejny piękny pomidorek, kolorystycznie jest bardzo ładny, żółto-pomarańczowy, nawet zielono-czerwony, wszystkie kolorki ma praktycznie, tak wygląda w środku, przepięknie. No i oczywiście taki środek to nie może być inny smak jak po prostu wyjątkowy. Jest przesłodki, wyjątkowy. Skórka również do zjedzenia, mięciutka. Taki pomidorek, który nie trzeba niczym przyprawiać, smakuje idealnie w postaci zwykłego pomidorka. Tym razem mniejszy pomidorek, czerwony, w formie takiej gruszeczki. Smak, powiedziałabym, taki normalnego, zwykłego, czerwonego pomidora. Skórka mięciutka. No i kolejny pomidorek, tym razem jest to pomidorek, który był wyhodowany i uprawiany na moim parapecie. Taka odmiana jest, powiem Wam, bardzo słodki, czerwony, ale niestety ma twardą skórkę, więc nie wiem, może to jest wynik tego, że jest w domu hodowany, a może po prostu taka jest natura tego pomidorka, że ma twardą skórkę, ale jest bardzo słodziutki. Teraz pomidorek taki kolorowy, miała to być koktajlówka, ale jest dużo większy od koktajlówki, w formie takiej, można powiedzieć, gruszki, trzykolorowa, czerwono-pomarańczowo-zielona w paski, nie jest słodki i ma tendencję do pękania, przynajmniej mi pękał w szklarni uprawiany. Teraz mamy ten bardzo taki egzotyczny pomidorek, który ma liście pokryte puszkiem. Owoce też miały być pokryte puszkiem, ale u mnie tego puszku nie ma, nie wytworzył się. Tutaj mam takie okazy bardzo malutkie. Na krzaku mam jeszcze większe pomidorki, ale nie są dojrzałe, dlatego do testu te malutkie zabrałam. Smaku jest bardzo dobry, ale nie wyróżnia się jakoś tak bardzo dziwnie. Słodziutki, a skórka jest po smaku takim właśnie, jakbyśmy jedli brzoskwinie. Czyli wyczuwa się troszeczkę ten meszek, ale nie widać go na pomidorku. Jest bardzo taki kolorowy. Teraz jest pomidorek zielony, pasiasty. W środku zielony, na zewnątrz zielony. W smaku kwaśny. Jeśli ktoś lubi kwaśne, no to Wam zasmakuje. Mi nie bardzo. Skórka leciutko twarda. No i na dzisiaj, kochani, to już wszystko. Test pomidorów dobiegł końca. Jeszcze zostało kilka odmian, które jeszcze nie doszły, nie dojrzały do końca, więc jeszcze pojawi się jeden odcinek. Myślę, że w przyszłym tygodniu również z kolejnych odmian pomidorów. Pomidory rosną aż do samej szklarni, ale powiem Wam, chyba będę już je powoli ogławiać, bo tam na przykład to już jest bardzo, bardzo wysoko pomidorek. Kochani, do zobaczenia. Życzę Wam wspaniałego dnia, no i udanych, zdrowych zbiorów własnych pomidorów z własnego ogrodu.